Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota, pierwszego tygodnia Adwentu, a więc kończy się pierwszy tydzień Adwentu. Jakoś się tak szybko mija. I czytamy dzisiaj Ewangelię, fragment Ewangelii z 9 rozdziału świętego Mateusza. Znaczy, ten fragment zaczyna się w 9 rozdziale świętego Mateusza w 35 wersie, a kończy się w 10 rozdziale w 8 wersie. Z tym, że w tym dziesiątym rozdziale to opuszczone są wersy wymieniające imiona apostołów, a troszeczkę szkoda, że to jest opuszczone. No, w każdym razie posłuchajmy. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jagowce, nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus dając im następujące wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto jest dzisiejsza Ewangelia. Jest tu wiele bardzo ciekawych rzeczy w tej dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze, to warto zwrócić uwagę na kontekst, w jakim ten fragment Ewangelii się znajduje, mianowicie dopiero co Jezus został oskarżony o to, że działa w mocy złego ducha, że ta moc, którą ludzie doświadczają w Jezusie, te dzieła, których on dokonuje, że to wszystko, że źródłem mocy Jezusa, źródłem tych dzieł. Jest Belzebub, władca złych duchów. I wtedy, wedle ewangelistów, to dało Jezusowi sposobność czy okazję do wspomnienia o czymś takim jak grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest taki grzech przez wielu, no taki trochę trudny dla nas do zrozumienia w kontekście prawdy o miłosierdziu Bożym, bo Jezus stwierdził, że taki grzech nie może być odpuszczony. I to by sugerowało, że Pan Bóg się uparł, że no czegoś tam nam nie przebaczy. Więc to nie jest tak, bo istota grzechu przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że ja nie przyjmuję, nie przyjmuję miłosierdzia Bożego, nie przyjmuję Jego działania, nie przyjmuję Jego miłości, nie przyjmuję Jego przebaczenia. Nie pozwalam sobie na to, ja nie pozwalam sobie na to, żeby dać się pojednać z Bogiem, ze sobą, z innymi ludźmi. Właśnie w takim celu przed Jezus, żeby doprowadzić mnie do pojednania się z Bogiem, do pojednania się ze sobą samym i do pojednania się z moimi braćmi i siostrami, żeby zapanował we mnie właśnie taki totalny pokój. No i teraz grzech przeciwko Duchowi Świętemu sprawia, że ja tego pojednania nie przyjmuję, nie zgadzam się na to pojednanie. Po prostu się na to pojednanie nie zgadzam, nie chcę. Nie chcę dlaczego? No, dlatego, że się no, zamykam właśnie w swoim punkcie widzenia, w swoich przekonaniach. No i za nic nie chcę się dać wewnętrznie wyprowadzić z tego, w czym się zamknąłem, że upieram się, że to Pan Bóg ludzie wszyscy mają się pozmieniać i dopiero wtedy ja im przebaczę. Właśnie to jest też taka pułapka. Ja też nie chcę jakoś wchodzić za głęboko w ten temat, bo umknął nam inne sprawy. Ale tylko tak sygnalizuję, że to jest taka pułapka, jeżeli ja, na przykład, jestem ofiarą jakiejś krzywdy, jakiegoś przekleństwa, i zamykam się tylko w domaganiu się kary dla sprawcy tej krzywdy czy przestępstwa. To ta, żeby nie wiadomo, jak tego krzywdziciela czy przestępcę ukarać, to ja nigdy nie będę nasycony, dopóki się nie zgodzę na to, żeby mnie przemienić wewnętrznie że temu karaniu nigdy nie będzie końca. Nie? I to, to też obserwujemy we współczesnym świecie, jakieś tam domaganie się coraz większych kar dla różnych sprawców przestępstw takich, po, no, głupie słowo, ale no, tak ciśnie mi się na usta, modnych prze, prze, przestępstw, to jest taka kategoria modnych przestępstw, które no, budzą nasze mm, szczególne oburzenie. Ale to też jest taka metoda zego ducha, żeby skupić nas. To też właśnie na to uważajcie. Tak przy okazji wam powiem, bo to też się tak zdarza, że z duch lubi Cię skupić na walce z jakąś rzekomo wielką wadą. I ty się tutaj angażujesz i na tą wadę na tej wadzie się skupiasz i bez przerwy z nią walczysz i się udręczasz, że nie możesz jej pokonać. A wszystko inne umyka Twojej uwadze i często się okazuje, że to właśnie to, to, to wszystko inne. Jest o wiele ważniejsze, że ta wada, na której się tak strasznie skupiasz, ta taka krzykliwa, taka wydająca się największa w tobie, że ta wada jest tylko zasłoną dymną i ona jest skutkiem tego, co, czego ty w ogóle nie dostrzegasz skupiony właśnie na walce. Tutaj, jakbym, prawda, miał czarną ospę i skupił się tylko i wyłącznie na pozbywaniu się strupów z mojej skóry. Nie? że prawda, na, na zrywaniu tych strupów, czyszczeniu i tak dalej, nie? No, trzeba wyleczyć ospę, to wtedy te strupy znikną i to często tak się zdarza. Właśnie, więc zobaczcie, że są tak zwane modne przestępstwa, co ja nie umniejszam ich wagi, żeby było jasne, nie? i teraz my się domagamy, żeby tu nie wiadomo jak krwiożerczo karać sprawców tych przestępstw, a dopóki my się nie zgodzimy na wewnętrzną przemianę, no to nic nam nie pomoże, żeby nie wiadomo jak ukarać tych sprawców, nie wiadomo jakim torturom im poddać to nas to nie nasyci, jeżeli się nie zgodzimy na wewnętrzną przemianę. I to właśnie stało się z Jezusem, że znakomita większość ludzi nie chciała się zgodzić na pojednanie się z Bogiem takim, jakiego prezentował Jezus, jakiego dawał poznać Jezus. Znakomita większość ludzi nie chciała się zgodzić na pojednanie się z takim królestwem, jakie zaproponował Jezus, z takim, z takim Królestwem Bożym. No i poddano Jezusa wymyślnym torturą, żeby go zmusić, żeby był taki, jak my oczekujemy. No i okazuje się, że żadne tortury, których Jezusa poddano, nie nasyciły tych, którzy te tortury Mu zafundowali, czyli nas, grzeszników. Dopóki ja, grzesznik, nie zgodzę się na wewnętrzną przemianę, dopóki ja nie pozwolę zadziałać sobie Duchowi Bożemu i nie pozwolę sobie na to, żeby ten Duch Boży mnie przemienił, stworzył mnie na nowo, ten Duch, którego Jezus oddaje z krzyża, dopóki ja się na to nie zgodzę, to nic mnie nie nasyci. Przeciwnie, będę coraz bardziej głodny. I właśnie tu jest ten problem. Jezus widzi, no, prawda widzi w dzisiejszej Ewangelii tłumy, które są, jak to mówi tutaj Biblia, tysiąclecia znękani, porzuceni jak owce mające pasterza. Właściwie to święty Mateusz użył słowa, że Jezus zobaczył tłumy ludzi, ludzi, którzy są wręcz żywcem obdarci ze skóry. Takiego słowa, prawda, święty Mateusz tutaj użył żeby opisać to, co widzi Jezus, kiedy patrzy na nas, że jesteśmy jakby żywcem udarci ze skóry i porzuceni, opuszczeni, osamotnieni. Właśnie to jest stan człowieka po grzechu pierworodnym, to jest ta słynna nagość Adama, którą odkrył jego samotność w ukryciu się przed Bogiem, jego totalna samotność. W ukryciu się przed Bogiem, bo on jest przerażony w ogóle Bogiem, przerażony tym, z czym Bóg przychodzi, przerażony tym, co Bóg mu proponuje, bo w oczach człowieka skażonego grzechem propozycja Boga jest absolutnie przerażająca, bo propozycja Boga to jest udział w jego miłości. Propozycja Boga no, wydaje się czymś, no, czymś straszliwym w oczach człowieka skażonego grzechem pierworodnym i właśnie na tym polega pułapka grzechu pierworodnego, że z jednej strony propozycja Boga nie przemija i to przychodzenie Boga nie ustaje, a z drugiej strony no, ta propozycja przestaje w oczach człowieka być źródłem radości i szczęścia, no, spełnienia staje się źródłem przerażenia, to staje się czymś okropnym czymś absolutnie do, nie do przyjęcia, czymś przed czym trzeba uciekać. Tylko kiedy człowiek ucieka przed Bogiem, to ucieka przed swoim własnym źródłem, jest coraz bardziej opuszczony, coraz bardziej samotny, coraz bardziej od, odkrywa swoją nicość i coraz bardziej się boi. Boi tego, co Bóg proponuje. A Bóg proponuje po pierwsze bycie z Nim, a po drugie towarzyszenie, mój udział w Jego miłości. Zobaczcie teraz, co Jezus robi w dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze lituje się nad tymi tłumami, po pierwsze objawia się jako ten, który się troszczy, który się zajmuje, prawda, który, który bierze w swe ręce właśnie tych porzuconych, obdartych żywcem ze skóry, tych pokrzywdzonych i tak dalej, tych dręczonych, znękanych przez zaduchy i w ogóle, a po drugie zaprasza, zaprasza dwunastu do uczestniczenia w tym, co on robi do uczestniczenia, do bycia z Nim, jak sobie poczytamy w Ewangeliach, jakie jest pierwsze zadanie dwunastu, po co Jezus sobie wybrał spośród swoich wszystkich uczniów tychże dwunastu, to pierwsze ich zadanie, żeby z Nim byli. Aby z Nim byli, aby my by to towarzyszyli. I teraz właśnie tych dwunastu to jest Kościół. To trzeba zawsze pamiętać, że wszędzie tam, gdzie Pismo Święte używa tej formuły dwunastu, to mówi o Kościele. Do czego Chrystusowi Kościół? No tak obiektywnie rzecz biorąc, to do niczego. Tak, że nie ma jakby takiej obiektywnej potrzeby, dla której Jezus miałby potrzebować Kościół i zmuszony byłby, żeby go mieć. Że tu trzeba zobaczyć wolną wolę Jezusa, Jego miłość, Jego pragnienie, prawda, że On nie jest niczym zmuszony do tego, żeby gromadzić wokół siebie ludzi, gromadzić wokół siebie Kościół. Więc pierwsza rzecz, jeżeli jestem zawezwany, zaproszony przez Jezusa do Kościoła, do Kościoła rozumianego jako wspólnota zgromadzona wokół Niego, to po pierwsze trzeba zobaczyć tą wolną wolę Jezusa w mnie, że w tym zaproszeniu nie ma przymusu, Jezus nie jest przymuszony, żeby nas zapraszać, ani my nie jesteśmy przymuszeni, żeby skorzystać z tego zaproszenia jest propozycja, wolna propozycja Jezusa skierowana do istot obdarzonych wolną wolą. I teraz pierwsze co, to trzeba zobaczyć, że Pan Bóg chce mnie zaprosić. W Chrystusie wychodzi mi naprzeciw i chce mnie zaprosić do bycia z Nim. Po pierwsze mnie zaprasza do bycia z Nim, to jest pierwsze zadanie Kościoła, być z Nim. Pierwsze zadanie wierzących, pierwsze zaproszenie to jest być z Nim. My myślimy, że Jezusowi chodzi o to, że mamy coś robić. I wymyślamy, co my mamy zrobić. To jest cały czas schemat grzechu pierworodnego, słuchajcie, że ja coś mam zrobić. Po pierwsze, Jezus to mnie zaprasza, żebym z nim był. Po pierwsze, żebym z nim był, żebym odkrywał tą Jego dobrą wolę wobec mnie, dobrą wolę Ojca objawioną w Chrystusie wobec mnie, dobrą wolę Boga w Trójcy Świętej Jedynego wolę, która polega na tym, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zaprasza mnie do bycia z nim. Dobycia w Nim, do bycia z Nim, do bycia w Jego radości, w Jego szczęściu, w Jego spełnieniu, do bycia w Jego wspólnocie, do radowania się tym, że mam ojca i syna i ducha świętego, że jestem zanurzony w tej, w tej wspólnocie, właśnie tym jest chrzest, zanurzeniem we wspólnotę ojca i syna i ducha świętego. Do radowania się tym zaproszeniem, że Bóg, któremu nic nie brakuje, otworzył się przede mną i zaprosił. To jest właśnie dwunastu, to jest Kościół, to są ludzie zachwyceni tym, że zostałem przez Boga zaproszony. Że zbliżyło się do mnie Królestwo Niebieskie, czyli Wspólnota Trójcy, w Chrystusie ta wspólnota przybliżyła się do mnie, otworzyła się przede mną i zaprosiła: bądź ze mną. Właśnie to Jezus na ostatniej wieczerzy powtarza uparcie, jak refren, aby ze mną byli, aby byli ze mną, aby byli tam, gdzie ja jestem. Pierwsze pragnienie Boga, abym był i to był z nim. I teraz to pragnienie wydobywa mnie z nieistnienia. Tylko, że ja gardzę tym. Ja uważam, że to jest za mało, że to, że ja jestem zaproszony do bycia i to jeszcze bycia z Bogiem we wspólnocie Boga, we wspólnocie trójcy, do radowania się radością Boga, do życia w szczęściu Boga. Do życia we wspólnocie Boga, do, do tego, żeby mieć ojca i syna i ducha świętego i, i, i żeby przyjmować nieustannie Boga jako dar i być cały darem dla Boga, żeby doświadczać tej wspólnoty właśnie w ten sposób, że to jest za mało. Wszedłem na drogę Pogan. To, przed czym Jezus przestrzega dzisiaj apostołów: Nie wchodźcie na drogę Pogan. Wszedłem na drogę Pogan. Nie? Wszedłem na drogę szukania spełnienia swojego egoizmu, swojej pychy. Przedłem na drogę przekonania, że samo w sobie bycie z Bogiem, bycie, bycie we wspólnocie Boga, bycie w Trójcy świętej, samo w sobie posiadanie Ojca i Syna i Ducha Świętego to za mało. Że to jest za mało, że trzeba zdobywać, gromadzić, mieć, doświadczać i tak dalej, i tak dalej. Nie? I teraz przestałem celebrować radość, do której zostałem zaproszony, przestałem celebrować szczęście, do którego zostałem zaproszony, przestałem celebrować wspólnotę, do której zostałem zaproszony, przestałem celebrować radość bycia z ojcem i synem i duchem świętym. Właśnie to jest pierwotne życie Adama. To jego życie polegało na celebrowaniu tego, że jestem. I tego, co to znaczy, że jestem, że ja jestem dlatego, że mam ojca i syna i ducha świętego, że zostałem włączony do tej wspólnoty, przyłączony, zanurzony w tej wspólnocie. I to jest pierwotna radość Adama. I to jest jego radość, którą on odkrywał we wszystkim, co robi, że to bycie w tej wspólnocie uzdalnia mnie do wykonywania dzieł tej wspólnoty, troski o wszelkie stworzenie. Że ta wspólnota Trójcy Świętej po pierwsze zatroszczyła się o wszystko, co istnieje, i teraz ja doświadczam w tym, że troszczę się o ogród rajski, doświadczam jedności z tą wspólnotą, bo ta wspólnota Boga jest pierwsza, która się troszczy o wszelkie stworzenie. Jezus objawia się nieustannie jako ktoś troskliwy, napełniony troską o innych. Pokażcie mi miejsce w Ewangelii, gdzie Jezus troszczył się o siebie. Właśnie do tego był kuszony na pustyni, do tego był kuszony na krzyżu, żeby zająć się sobą choć trochę. On nieustannie jest nastawiony na troskę o innych, na troskę o innych. Ja mam ojca i mam, w ojcu mam wszystko. Nie? To ojciec troszczy się o mnie i ja doświadczam tej troski ojca o mnie w tym, że jestem zdolny, jestem zdolny wykonywać dzieła ojca wobec moich braci i sióstr. Jezus do tego nas zaprasza, do takiej radości, do takiego spełnienia, do takiego spełnienia, do radości Syna, który ma Ojca i który mając Ojca odkrywa, że jestem zdolny do czynienia dzieł Ojca wobec moich braci i sióstr. I teraz zobaczcie, że Jezus nas zaprasza właśnie do tego, żebyśmy odkrywali, że mamy Jego, Emanuela i że, że to, że ja mam Jezusa, że mam Jego, mam Emanuela, czyni mnie zdolnym do wykonywania dzieł Jezusa wobec braci i Jezus. Zobaczcie, tutaj święty Mateusz tak to konstruuje, że kiedy Jezus wybiera tych dwunastu i ich powołuje, to święty Mateusz używa dokładnie tych samych czasowników, których, którymi wcześniej opisywał działanie Jezusa że czynności Jezusa objawiają się w, w, w jego apostołach, to on idzie w nich, to on działa w kościele. Sposobem na, to, na życie Jezusa dzisiaj w świecie to jest Kościół, jego umiłowana oblubienica, jego ciało, Kościół, którego on jest głową, Kościół. Nie ma Chrystusa bez Kościoła, jeszcze bardziej nie ma Kościoła bez Chrystusa. I Chrystus nie działa poza kościołem, tylko w kościele. To są dokumenty kościoła, które mówią o tym, że nawet jeżeli ktoś nieświadomie zbawia się, żyjąc zgodzie z sumieniem, nigdy nie słyszał o Chrystusie, nigdy nie słyszał o kościele katolickim w sensie formalnym, ale żyje w zgodzie z sumieniem gdzieś tam w buszu, w dżungli, prawda? i żyje w miarę w zgodzie z sumieniem takim, w miarę z tak zwanym, w zgodzie z prawem naturalnym, które przemawia w sumieniu każdego z nas, to i tak już jest w Kościele, nawet o tym nie wiedząc. że Nie ma zbawienia poza Kościołem, ta zasada jest rozumiana inkluzywnie, nie ekskluzywnie, że my tu tworzymy taki klub ekskluzywny, prawda, tych, którzy formalnie należą do Kościoła, mogą się wykazać metryką sztu. I my jesteśmy klubem ekskluzywnym i pielęgnujemy w sobie poczucie, że my, prawda, mamy metrykę chrztu, to jest Glejd do zbawienia, a reszta to do piekła. To jest błąd, to jest faryzeizm. Ta zasada poza Kościołem nie ma zbawienia, jest rozumiana inkluzywnie, że ktokolwiek się zbawia, to już należy do Kościoła, choćby o tym nie wiedział. Że to są nasi bracia i siostry. Wszyscy, którzy starają się w swoim życiu pielęgnować te wartości, których nas uczy Jezus. Tylko, że my mamy dostęp do Jezusa e, bardzo wygodny, bardzo szeroki, prawda? Mamy Eucharystię, mamy Sakrament Pokuty, mamy Sakramenty Kościoła, mamy Wspólnotę Kościoła. <laughs> Ci, którzy formalnie w Kościele nie są, tego nie mają. Ci, którzy formalnie o Kościele nigdy nie słyszeli, no tego nie mają, nie znaczy, że Jezus z nich zrezygnował, bo on widzi wszystkich: wszystkich porzuconych, opuszczonych, obdartych ze skóry i tak dalej, nie? Wszystkich. I o wszystkich się troszczy, prawda? O wszystkich się troszczy, tylko nie wszyscy widzą to świadomie. Nie wszyscy mają możliwość, żeby świadomie zrozumieć, o co chodzi. Ale jeżeli ja gdzieś w miarę idę za wewnętrznym głosem. Chrystusa, który, jak mówi święty Jan Paweł II, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem, nie z niektórymi, ale z każdym. Jeżeli ja odkrywam w sobie ten głos Chrystusa. I nawet jeśli ja nie wiem, że to jest głos Chrystusa, nawet jeżeli ja nie wiem, bo nikt mi nigdy Chrystusa nie głosił, nigdy o nim nie słyszałem, ale odkrywam w sobie taki głos inspirujący mnie do tego, żebym wobec moich braci i sióstr, Wobec otaczającego mnie stworzenia wykonywał dzieła Chrystusa, dzieła troskliwego Boga, i idę za tym głosem, to już jestem zbawiony. Już jestem zbawiony, bo nieświadomie, ale idę za Chrystusem, i jak przejdę bramę śmierci, to zobaczę tego, za którym szedłem. To zobaczę tego, za którym szedłem. No, my jesteśmy w tej lepszej sytuacji, bo możemy robić to świadomie i nam jest znacznie wygodniej. I do tego jesteśmy wezwani, do bycia z Nim. I to bycie z Nim. To właśnie się odkrywa, czy celebruje, właśnie w, w tym, że ja odkrywam, że jestem zdolny do jego dzieł, do, 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 do wykonywania jego dzieł, że jestem do tego zdolny. Że Jezus składa mi propozycje. Nie? Właśnie to, to jest to, czego uczył święty Augustyn na temat relacji naszej woli i łaski. Że Chrystus, który żyje we mnie poprzez swoją łaskę, poprzez swojego ducha, poprzez swoje działanie. Inspiruje mnie, zaprasza do, 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 do pewnych dzieł, ergon, do pewnych dzieł mnie zaprasza. I teraz ja decyduję, czy ja się w to dzieło Chrystusa włączę, nie? czy ja się włączę, czy ja się dam zaprosić, czy ja zechcę razem z Nim coś wykonać. Nie? I teraz się chodzi o celebrowanie bycia razem z Nim. I teraz, wiecie, dochodzimy do tego słynnego stwierdzenia naszego Pana że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, Proszę pana żniwa, żeby wyrzucił, dosłownie wyrzucił, nie? ekbalo, robotników, nie? ergataj, robotnicy na swoje żniwo. Nie? I teraz my sądzimy, że to żniwo, no to chodzi o to, żeby chodzić, zbierać ludzi dla Chrystusa. A ja uważam, bo tam Jezus używa, czy znaczy ja uważam, tak jak wynika z Ewangelii, jak wynika z nauki Kościoła. Jezus tam używa takiego słowa ergon. Ergon to jest źródło słów dla takiego słowa liturgia. Szczytem liturgii jest msza święta i teraz co my robimy na mszy świętej? Czy my tam robimy coś dla Pana Boga? Nie. Na czym polega żniwo? Że to słowo wychodzi z ust Bożych. Tak? Słowo wychodzi z uzbożych i my to słowo zbieramy jak Izraelici manne na pustyni, tym słowem się karmimy, żywi, żywimy. Z jednej strony to słowo przychodzi w słowie ludzkim, ale szczyt przychodzenia słowa do nas, no, to jest wcielenie na ołtarzu, kiedy to słowo staje się ciałem, kiedy daje nam się jako ciało i krew. Nie? To nie przypadek, że słowo ma postać chleba. Nie? To żniwo, nie? prawda? Żniwo. Które prowadzi do tego, że mamy chleb do jedzenia. I teraz ci Boży żniwiarze, ci właśnie lejturdzy, ergataj, to polega na tym, że po pierwsze wykonują polecenie Pana: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, bierzcie i spożywajcie moją obecność, mnie samego. I na tym polega, słuchajcie, życie człowieka na nieustannym żniwie. Na, na tym, że ja nieustannie zbieram to słowo, które przychodzi do mnie z ust Ojca, słowo żywe, osobowe, słowo, które stało się ciałem, przychodzi do mnie nieustannie i ja to słowo przyjmuję, przyjmuję ten dar, który do mnie przychodzi w Chrystusie właśnie w tej chwili, dar samego Boga. I po pierwsze przyjmuję ten dar. Jestem tak zachwycony tym darem, tak zachwycony tym, że Bóg w Chrystusie do mnie przybiegł, żywe słowo, słowo osobowe do mnie przybiegło i w tej chwili wydobyło mnie z nieistnienia i zaprosiło mnie, abym był, był z Nim, że ja chcę z Nim być i chcę iść i celebrować to bycie z Nim w tej chwili, właśnie w tym, do czego On w tej chwili mnie zaprasza. To jest żniwo. Celem żniwa nie jest praca w sensie takim, jak my robimy, tylko celem żniwa jest po pierwsze zbieranie tego słowa, przyjmowanie, spożywanie tego słowa żywego, osobowego, które przychodzi do mnie co chwila. Celem żniwa jest zbieranie tych kolejnych chwil, kolejnych spotkań. Właśnie trzeba zrozumieć, czym są kolejne chwile mojego życia, że każda chwila mojego życia to jest spotkanie z żywym, osobowym słowem, które przyszło do mnie od Ojca. Z Jezusem Chrystusem. To On przychodzi do mnie w tej chwili, spotyka mnie i w tym spotkaniu ja w tej chwili istnieję. Moje istnienie to jest nieustanne spotkanie z żywym, osobowym Słowem Ojca, Słowem Miłości, które przychodzi i po pierwsze mówię, chcę, abyś teraz był. Właśnie tu i właśnie teraz. Właśnie w tej chwili chcę, abyś w tej chwili był. I moje istnienie w tej chwili to jest po pierwsze doświadczenie tego przyjścia, przyjścia Słowa, które jest osobą, tak, i tego wypowiedzenia chcę, abyś był w tej chwili. I teraz ja idę za tym Słowem. Idę w tej chwili za tym Słowem, yy, prawda, I, i razem z tym Słowem czynię troskę, którą tą, to Słowo przyszło wykonać. I tak daję moim braciom i siostrom, po pierwsze sam to przeżywam, że Królestwo przybliżyło się do mnie i tak jakby staje się dla moich braci i już znakiem tego królestwa, które do nas się przybliżyło. Bo po pierwsze sam celebruję moje życie, moje istnienie jako nieustanne przybliżanie się Boga do mnie po to, żeby ja w ogóle w tej chwili istniał. Przybliżanie się Boga do mnie w Chrystusie, w Słowie żywym. Właśnie to trzeba przemedytować, czym jest nasze istnienie i prosić sobie taką łaskę, żeby ja to widział. Żebym ja to widział, tą troskę Boga, nieustanną troskę przybiegającego do mnie Boga, o to, żebym ja w ogóle w tej chwili istniał i żeby istniało wszystko, co mnie otacza, istnieli moi bracia i siostry. Ta nieustanna troska Boga. I wtedy zobaczysz, że wcale nie są wdarty ze skóry. Mnie się wydaje, że są wdarty ze skóry, bo wszedłem na drogę pogan, bo uznałem, że sednem jest mieć. Mieć, przeżywać, doświadczać. Nie? I kiedy nie mam tego, to wydaje mi się, że jestem obdarty ze skóry i porzucony. Albo czasem wchodzę do miast, do miast samarytańskich. Samarytanie to są tacy eklektycy. To, to jest taka religia samarytańska, to jest taka próba. Próba zrobienia takiego kolażu nie? z pogaństwa i z judaizmu, nie? No, oni byli dosyć pogardzani przez to, przez Żydów, nawet bardziej niż poganie, bo poganie to przynajmniej było jasne, że poganie. A Samarytanie tak sobie pomieszali prawda, pewne rzeczy pogańskie z rzeczami judaistycznymi, no i myśleli, że to takie fajne. Nie? I my też mamy tendencję, żeby sobie tworzyć takie własne kolaże, takie własne wersje Ewangelii, własne wersje chrześcijaństwa które będą takim kolarzem, nie? że wezmę z chrześcijaństwa to, co mi wygodne, z pogaństwa, z tego świata to, co mi wygodne, ale dalej w centrum jest moja wygoda. Nie Chrystus, tylko ja i moja wygoda. Jezus przestrzegał, mi, nie wchodźcie na takie drogi. Nie wchodźcie na takie drogi, gdzie centrum jesteś Ty i Twoje wygodnisto. Chodzi o to, że w centrum był zawsze Chrystus, zawsze Chrystus. Chrystus, który w tej chwili przybiega, żywe słowo Boga, przy, przybiega, dociera do mnie, do całego świata, do moich braci i, I żniwo polega na zbieraniu tego słowa, przyjmowaniu tego słowa, widzeniu tego słowa, karmieniu się tym słowem i pójściu za tym słowem chwila po chwili, odkrywaniu właśnie tego. Nie? I celem Jezusa jest właśnie to, żebym ja doszedł do takiego momentu, że przede wszystkim w moim życiu, w moim istnieniu, to celebruje właśnie to bycie, bycie, że ja jestem, że to celebruję, że ja jestem, jestem, że to moje Jestem to jest imię samego Boga. Boga, do, do którego zostałem przyłączony, włączony, że w istnieniu doświadczam tej wspólnoty z Bogiem. I że staję się twarzą tej wspólnoty, właśnie w dziełach, które wykonuję, i tak właśnie wypędzam ze duchy. Tak budzę zmarłych do życia, oczyszczam trędowatych, bo naśladuje dzieła Chrystusa. Odkrywam Chrystusa w dziełach, do których jestem zdolny, tylko jest pytanie, czy ja chcę. Bo okazuje się, że te dzieła dla pychy egoizmu są niewygodne. Niewygodne jest dotykać trendowatego, czyli kogoś, kto w moich oczach jest obleśny, bo nie jest taki, jak ja chcę, bo, bo upadł, bo się pomylił albo zranił mnie, to nie jest wygodne dać takiemu człowiekowi doświadczenie, że ja z ciebie nie rezygnuję, że ja ci przebaczam. To nie jest wygodne budzić umarłych, bo to trzeba by wyjść naprzeciw grzesznikom i pokazać im, że się im nie gardzi. Nie? To nie jest wygodne troszczyć się o słabszych kosztem właśnie swojego czasu czy nawet swoich środków materialnych, troszczyć się o chorych, o cierpiących, o słabszych, nie? bo to wtedy. No nie poświęcam czasu, nie poświęcam moich trosk, środków na karmienie mego egoizmu nie? i moich zachcianek. To wszystko w oczach pychy egoizmu niezwygodne i właśnie to sprawia, że ta propozycja, to zaproszenie Boga do tego, żeby być z nim, bo bycie z nim to jest zdecydowanie się właśnie na, na to, żeby kochać. Nie? To jest bycie z Bogiem, że ja się zdecyduję wewnętrznie na to, że dać się przeniknąć Jego miłością, że ta miłość była we mnie doświadczana, ale to właśnie kosztuje poświęcić czas, czasem i środki, poświęcić siły, zdolności nie? na służbę miłości, troskliwej miłości, taka, która troszczy się o braci, która daje im doświadczenie miłosierdzia, przebaczenia, która daje im doświadczenie, że ja nim nie gardzę, która daje im doświadczenie, że choć czasem prawda, mnie zranią, czy, czy nie są tacy, jak ja bym chciał, to ja z nich nie rezygnuję. Prawda, ale co mi daje siłę? To nieustanne czerpanie z Chrystusem, to nieustanne żniwo, karmienie się Chrystusem, który do mnie przychodzi, karmienie się tym doświadczeniem, że w tej chwili Bóg mną mnie pogardził. Kolejną chwilę mną nie, nie pogardził, nie odrzucił, nie wypluł ze wspólnoty swojej. Trójca Święta nie wypluła mnie ze, ze srętem, tylko dalej jestem. Prawde? Dalej mam na imię, jestem. Dalej mam na imię tak jak Bóg. Jestem. I to jest to fundamentalne doświadczenie, że choć okazałem się słaby, zawodny, że choć popełniłem błędy, dałem się zwiezić, i tak dalej, to Bóg ze mnie nie zrezygnował, tylko zaprasza mnie ciągle, abym był z Nim. I to mi daje siłę. To, to celebrowanie tego doświadczenia. Daje mi siłę, żeby to doświadczenie przekazywać moim braciom i siostrom, że ja chcę, aby oni byli ze mną. Nawet kosztem tego, że trzeba w nich zainwestować swoje środki, swoje siły, swój czas, zamiast swój egoizm. Nawet kosztem tego, że trzeba im przebaczyć to, że nie są tacy, jak ja chcę. I przebaczyć właśnie to co im zrobili. Dlaczego? Bo ja jestem pierwszy, który doświadczam przebaczenia Boga, miłosierdzia Boga. Ja jestem pierwszy, który na to miłosierdzie się zgadzam. Właśnie, słuchajcie. Więc to jest to. To Wam zostawiam, bo to jest strasznie dużo do przemedytowania, ale właśnie spróbujcie zobaczyć ten obraz, nie? To nie mam coś zrobić dla Boga, tylko po pierwsze zobaczyć Boga robiącego coś dla mnie, zapraszającego, przybiegającego do mnie, dającego mnie ustanie doświadczenie miłosierdzia, przebaczenia, tego, że On mnie chce, że mnie zaprasza, że nie rezygnuje, że ciągle chce, żebym był, był we wspólnocie z Nim, że kocha mnie, prawda, jako... Upadłego kocha mnie jako poranionego, kocha mnie jako niepodobnego do, do, do Niego i jako niepodobnego do Niego przyłącza mnie do swojej wspólnoty, czyni mnie zdolnym, że jeśli tylko zechce, to mogę celebrować tą wspólnotę, to bycie z Bogiem właśnie w tym, że jestem w stanie wykonywać dzieła Boga wobec moich braci. Ale pierwsze to jest żniwo, to karmienie się Bogiem. Karmienie się właśnie tym, co Bóg mi ukazuje w samym fakcie mojego istnienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi łukrzeć mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.